Siema, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj na warsztat bierzemy tą oto gazóweczkę. Jest to nowość w sklepie Gunfire. Gazóweczka od firmy Golden Eagle MC6594M. Także sami zobaczycie, ile jest to warte. Zapraszam do oglądania. Witam Was zatem ponownie. Dokonamy sobie teraz unboxingu repliki Golden Eagle. Jak sami widzicie, mamy tutaj replikę zapakowaną w całkiem przyzwoity karton. Karton jak karton, ale no tutaj akurat dosyć ładnie to wygląda, dosyć porządnie, więc od razu na dzień dobry mamy sobie ją troszeczkę wrócę. Mamy IMF logo Intelligent Mechanics Factory. Pudło jest dosyć takie, widać, solidne. W lewym górnym rogu oczywiście Made in China. Dosyć porządna rączka. Tutaj mamy kod z małym logiem Dark Double Eagle. Także dosyć ładnie, dosyć fajnie, estetycznie to wygląda. Z kolei z tej strony mamy jakąś naklejeczkę. Plecki, też tutaj naklejka od GF Corp. I tutaj jeszcze mamy ze strony, tutaj mamy mamy ładne logo Golden Eagle, a także narysowaną naszą replikę, zdjęcie, ładna naklejeczka, gas blowback MC6594M, made in China, oczywiście z kodem QR, gas blowback rifle. Także tutaj, jeżeli chodzi o samo pudło, no to może być. Otwórzmy sobie pudło i sprawdźmy, co w nim jest. Wysiłeczka. O, nie będzie nam potrzebne. I na pierwszy rzut oka mamy instrukcję. Tutaj mamy wycior do naszego karabinka. Karabinek. Jakaś paczka kulek niewiadomego pochodzenia, standardowo, jak to jest we wszystkich, praktycznie we wszystkich karabinkach. Mamy paczkę kulek, która kompletnie nie jest opisana. Nie wiadomo, jakiej jakości są to kulki, dlatego zobaczymy, może kiedyś się do czegoś przydadzą, aczkolwiek wątpię, może wyrzucę, może komuś oddam, komuś się przydadzą. Instrukcję sobie odłożymy. Mamy magazynek. Magazynek dosyć ciężki. Także no widać, jest to solidna konstrukcja, bo ścianki samego magazynka są dosyć grube, więc tutaj pod tym kątem nie jest to, nie wydaje się, żeby to był jakiś szajs. Bynajmniej tutaj wszystko chodzi płynnie. Magazynek jest naprawdę ciężki, ale później użyjemy wagi, zważymy go, zobaczymy, jaką ma wagę. Tutaj widać zabór gazu, tutaj również. Także muszę Wam powiedzieć, że magazynek robi naprawdę fajne wrażenie. Jest dosyć ciężki, solidny. Szczęka także nie jest plastikowa, tylko jest metalowa, gdzie jest to, no, moim zdaniem, duży plus. Nie jest plastikowa, tylko metalowa. Tutaj gumka uszczelniająca także wydaje się naprawdę dosyć solidna. Wszystkie części wyglądają naprawdę solidnie, więc tutaj wydaje mi się, że ten magazynek będzie dosyć ładnie pracował, ale jak będzie, to sami w późniejszym czasie, w
późniejszej części tego materiału zobaczycie. Przechodzimy dalej. Weźmy sobie naszą instrukcję User's Manual IMF M4 Carabine Series Gas Blowback. Co my tutaj mamy? Mamy ładnie opisaną replikę naszą. No progress without compromise. Mamy zdjęcie naszej repliki, wszystko opisane, jak regulować hop-up. Chociaż w tym wypadku, jak sami się później przekonacie, tutaj regulacja naszego hopka będzie nieco inna, dlatego że tutaj w tym wypadku już widzimy, że mamy całkowicie inny front, więc tutaj ta regulacja ze zdjęcia odnosi się najprawdopodobniej do właśnie tego karabinka z tym frontem, także u nas będzie nieco inaczej. Mamy narysowane ładnie, jak tutaj ładować kulki, gaz, jak poodpinać magazynek. Naprawdę dosyć fajnie to wygląda. Jak zmieniać selektor ognia, jak go używać, regulować kolbę, przeładowywać. Jest wszystko naprawdę ładnie opisane. No i na samym końcu mamy praktycznie wszystkie elementy magazynka, a także naszej repliki. Także otrzymujemy jeszcze tutaj, widzę, jest instrukcja, jak postępować z karabinkami, z gazówkami od firmy Gunfire. Także myślę, że dla osób, które mają pierwszy raz styczność z tego typu replikami, będzie to dosyć pomocne, ponieważ jest tutaj wszystko ładnie opisane. Regulacja systemu podkręcenia kulki, konserwacja, kilka zasad, samo strzelanie, a także tutaj widzimy instrukcja użytkowania replik gazowych GBB CO2. Jest to wszystko ładnie opisane, zasilanie green gazem, CO2, ładowanie kulek do magazynka, wszystko jest opisane, jakie czynności wykonywać po kolei. Także firma Gunfire tutaj nam daje taką delikatną sugestię, instrukcję, jak postępować z tym karabinkiem. Także wyciągnijmy sobie może magazynek, kulki niech zostaną i przechodzimy do naszego karabinka. Ja już sobie tutaj karton odłożę, nie będzie mi on potrzebny. I sama replika, sam karabinek. No mamy tutaj, widać, taką pomarańczową nakładeczkę na lufę zabezpieczającą. Także ją też możemy odłożyć. I mamy nasz karabinek. Powiem Wam prawdę, że karabinek prezentuje się naprawdę solidnie. Na samym początku, kiedy kupowałem karabinek w sklepie Gunfire, było to w ubiegłym tygodniu, na początku w zasadzie września, miałem obawy co do jakości. Dlatego, że za 740-780 zł, no nie ukrywajmy, porządnej gazówki nie kupimy. Nie kupimy na pewno gazówki w jakości VFC, Tokio Marui, Umarex bądź innych renomowanych firm. Nie oszukujmy się. Jest to budżetowa gazówka, która na pewno jakością będzie odstawała. Takie było moje myślenie i powiem Wam, bardzo mocno zaskoczyła mnie ta replika. Dlaczego? Dlatego, że już po pierwszym wyciągnięciu jej z pudełka
zrobiła na mnie naprawdę spore wrażenie. Mianowicie tutaj, jak sami widzicie, nie ma żadnych luzów. Górna część z dolną częścią korpusu jest spasowana naprawdę na bardzo wysokim poziomie, bardzo, bardzo fajnie. Replika nie ma, z tego co widzę, nie ma żadnych nadlewek. Naprawdę bardzo fajnie się prezentuje. Moim zdaniem, jak na karabinek za niecałe 800 zł, naprawdę jest wykonana bardzo, bardzo porządnie. Miałem w swoich rękach kilkadziesiąt replik, które były naprawdę budżetowe, za kilkaset złotych, nie tysięcy, a kilkaset złotych, i wierzcie mi, były one wykonane dużo, dużo gorzej niż ta replika, a kosztowały więcej, za dużo większe pieniążki. Więc tutaj, patrząc wizualnie na ten karabinek, naprawdę jest on wykonany porządnie, z dbałością o szczegóły, a także części, nawet tego się trzyma w dłoniach. Już teraz jest naprawdę ciężki i widać, że jest solidnie wykonany. Nie wiem, czy będzie tak jak standardowo, że firma, która wypuszcza na rynek pierwszy swój produkt, no z reguły jest tak, że jest on bardzo wysokiej jakości, jest on bardzo porządnie wykonany, a później ta jakość niestety się psuje. Zobaczymy, jak będzie w tym wypadku. Oczywiście nie zrozumcie mnie źle, nie zachwalam, aczkolwiek naprawdę karabinek zrobił na mnie bardzo duże wrażenie, ponieważ jest wykonany naprawdę, moim zdaniem, wizualnie bardzo fajnie, bardzo porządnie. Co mamy? Na pewno mamy tutaj bardzo dużo znalu, ale też mamy elementy stalowe. Mamy elementy stalowe takie jak selektor zmiany ognia, zwalniacz obustronny magazynka, bolt catch, a także część przyrządów celowniczych, śruby standardowo, a także tłumik płomienia. Także jest on stalowy. Reszta elementów jest wykonana ze znalu. Moim zdaniem bardzo porządnie wykonana. Co możemy powiedzieć jeszcze? Takie części jak chwyt, kolba, standardowo mamy polimerowe. Jest to plastik podobno bardzo dobrej jakości, no ale no ja nie mam możliwości tego sprawdzić, więc posiłkuję się tutaj informacjami od producenta. Kolba w pełni regulowana, także tu są bodajże 4 stopnie regulacji. Kolba już tuningowana, bardzo fajna, przyjemna. Nie jest to żaden stok, nie jest to żaden standard. Jak widzicie, jest ona tutaj dosyć szeroka, także ta baka policzkowa jest naprawdę dosyć szeroka, też wyprofilowana, więc jest dosyć fajna. Mi się ona bardzo, bardzo podoba. Niektóre kolby mają tutaj tą wąską bakę policzkową, albo nie mają jej wcale. Tutaj widzimy, że w stoku już dostajemy naprawdę dosyć fajną kolbę, aczkolwiek no, jak sami widzicie, ma ona luz. Nieduże, ale ma. Po obu stronach mamy gniazda pod zawieszenie. Regulacja jest bardzo prosta, płynna, także jest dosyć fajna. Co jeszcze? No może przejdźmy do samych przyrządów celowniczych. Mamy tutaj przyrządy celownicze mechaniczne, w pełni regulowane, także możemy sobie tutaj nieznacznie, ale o te
8-10 mm możemy sobie tutaj tą naszą ten nasz przezielnik w zasadzie regulować. Jeżeli chodzi o samą muszkę, to ciężko ją tutaj wyciągnąć. Musiał się posiłkować paznokciem. Także ona dosyć ciężko wyłazi, ale też dosyć ciężko siedzi. Także jest też tutaj regulowana. Wygląda dosyć fajnie, porządnie, też jest stalowa, więc tutaj nic im się nie powinno dziać. Dźwignia przeładowania. Jak sami widzicie, mamy tutaj dosyć taką fajną. Ona jest już tuningowana, także no, wygląda naprawdę całkiem solidnie. Jeżeli chodzi o dopychacz zamka, on niestety tutaj dosyć ciężko chodzi. Jak go wciśniemy do samego końca, to musimy go ręcznie wyciągnąć. Ta sprężynka najprawdopodobniej jest taka, no po prostu jest za słaba, żeby to chodziło płynnie. Widzimy, że muszę ją tutaj wyciągnąć. Gdzieś tam się blokuje. Klapka wyrzutnika jak najbardziej. Także jest stalowa, dosyć porządna, także delikatnie po odciągnięciu nawet delikatnym zamka, ona już nam się otwiera. Sam zamek widzimy pomalowany na taki kolor grafitowy. Replika chodzi naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Mi bynajmniej bardzo się to podoba. Sam tutaj system, w jaki sposób to chodzi, naprawdę bardzo fajnie to działa. Także przejdźmy może, wyciągnijmy sobie zamek i zobaczmy, no, jakiej konstrukcji jest zamek, jak sam zamek się prezentuje, a także elementy wewnętrzne. Także tutaj jeszcze, jak widzicie, mamy naklejeczki dwie Made in China i tutaj informacje ostrzegawcze, ale to oczywiście ściągnę. No i mamy tutaj wybity jakiś numer. Nie wiadomo, czy jest to numer seryjny, ale na końcu mamy POL. Także dosyć ciekawa informacja. Także przystępujemy do demontażu zamka. Także weźmy się za demontaż naszego zamka. Ja sobie to zostawię tutaj. Nie trzeba wcale dużo siły używać. Także pin nam się blokuje. Nie trzeba go wcale wyciągać do samego końca, ponieważ jest tutaj taka igiełka, która będzie nam go trzymała i otwieramy naszą replikę praktycznie do położenia, gdzie możemy sobie wyciągnąć cały zamek. Zamek wyciągamy razem z rękojeścią przeładowania i wygląda on mniej więcej tak. Najpierw się zajmiemy może rączką przeładowania. Jest ona, tak jak już mówiłem, dosyć solidnie, ładnie wykonana, aczkolwiek też jest to znal. Widać tutaj, mamy bardzo dużo smaru, także widać, że jest ona wykonana na naprawdę bardzo, bardzo solidnie, bardzo porządnie, nie ma żadnych nadlewek, naprawdę firma Golden Eagle postarała się tutaj, jeżeli chodzi o estetykę wykonania. Sam zamek, jak sami widzicie, zamek jest dosyć ładny. Dosyć taki, no widać, też porządnie wykonany. Nie jest to, no po prostu, no widać, że nie jest to jakiś shit. Aczkolwiek już po pierwszym przeładowaniu, już po pierwszym
strzale, taka ciekawostka. Chciałem Wam to powiedzieć w późniejszym czasie, no ale jak już tutaj jesteśmy przy zamku i dyszy, no to tutaj, jak widać, się będę posiłkował. Tu w tym miejscu, co pokazuję, powinien być rygiel zamka. Już go nie ma. Dlaczego? Sami zobaczcie. Także jak sami widzieliście, był to pierwszy strzał, dosłownie pierwszy strzał, pierwsze przeładowanie i on po prostu wyskoczył, złamał się. Ale co ciekawe, nie ma to, że tego rygielka tutaj nie ma. Nie ma praktycznie żadnego wpływu na działanie karabinka. Postrzelałem z niego już troszeczkę i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę replika chodzi bardzo fajnie. Replika chodzi bardzo fajnie, bardzo płynnie. A jak ona będzie, jak ona strzela, to już w dalszej części materiału. Wracając do samego zamka, mamy dyszę, jak widzicie. Tutaj jest dysza mosiężna, nie plastikowa, także jest to duży plus. Mamy tutaj, także może sprawdźmy sobie szczelność. No, z tą szczelnością to tak, powiem Wam prawdę, że trochę kiepsko. Także zobaczymy, jak to będzie działało, zobaczymy, jak replika będzie się sprawowała, aczkolwiek nie wiem, czy w późniejszym czasie sam nie pokuszę się o wymianę całego zamka razem z dyszą na jakiś inny stalowy, ponieważ tutaj cały zamek jest wykonany z nalu, nie jest to stal. Także w późniejszym czasie, jeżeli coś się z nim będzie działo, po prostu zakupię jakiś zestaw tuningowy i go generalnie zmienię. Także zamek prezentuje się także dosyć solidnie, dosyć fajnie to chodzi. Nie ma tutaj także żadnych nadlewek. Widać, że ten zamek jest wykonany dosyć porządnie. Tak samo jak i dysza. No mówię, tutaj tym mankamentem jest ten rygielek, który już po pierwszym strzale się ułamał, aczkolwiek tutaj, no, może był to przypadek, taka seria. Dobrze, więc tak, odłożymy sobie już zamek i przejdźmy do samego naszego karabinka. Tutaj także mamy części stalowe, takie jak choćby nawet bolt catch. Bolt catch jest w pełni funkcjonalny, dosyć ładnie, płynnie działa. Jeżeli chodzi o sam młoteczek, system młoteczka, młoteczek także widać tutaj jest dosyć mocno nasmarowany. Tego smaru, olejku jest dosyć dużo, dosyć sporo, aczkolwiek sam młoteczek już widać tutaj już jest powycierany. Także jest to znal. Nie jest to stal. W niektórych replikach jest takie kółeczko tutaj zamontowane. Tutaj tego nie mamy. Tutaj mamy klasyczny, standardowy młoteczek. Jest on wykonany właśnie ze znalu. Chodzi to dosyć przyzwoicie, aczkolwiek tak jak sami widzicie, dosyć luźno. Także wszystko jest tutaj ładnie nasmarowane. Po przełączeniu na ogień ciągły, na auto, mamy młoteczek nam się cofa jeszcze głębiej. Po przełączeniu na semi odskakuje, system nam przełącza
z ognia automatycznego na semi i prowadzimy ogień pojedynczy. Także powiem Wam, naprawdę dosyć fajne wrażenie. Po otwarciu samego karabinka naprawdę też tutaj firma Golden Eagle postarała się o przyzwoite wykończenie. Nie ma tutaj żadnych ostrych krawędzi. Dosyć ładnie, fajnie jest to wykonane. Także no nie mogę tutaj się czepić. Tutaj mamy, jak widać, właśnie tą część, która nam się cofa mechanizmu powrotnego. Tutaj dystanser, żeby nam nie wyskoczył. Całość, cały korpus, dolny upper i górny upper mamy wykonany ze znalu, aczkolwiek są naprawdę bardzo, bardzo porządnie, bardzo solidnie wykonane. Także możemy sobie teraz nasz zamek włożyć, aczkolwiek jeszcze nie. Wykręcimy sobie teraz skopkę, wykręcimy sobie teraz tutaj śrubę naszego mechanizmu powrotnego. Także przystępujemy do demontażu naszej śruby, która nam tutaj zabezpiecza mechanizm powrotny i w pierwszej kolejności małym imbusikiem, to jest chyba dwójeczka, musimy odkręcić tą oto śrubkę tutaj, która nam zabezpiecza tutaj tą większą nakrętkę w zasadzie przed poluzowaniem i wystrzeleniem naszego mechanizmu bądź po prostu przed jakimś przypadkowym odkręceniem, ponieważ tutaj drgania są dosyć mocne. Nie musimy używać w zasadzie żadnego śrubokręta. Ona ładnie nam już tutaj, jeżeli chodzi o wykręcenie, elegancko nam się sama wykręca. Tutaj mamy zabezpieczenie, widać dokładnie w tym miejscu tutaj. Wystrzeliło. Mamy sprężynę, nakrętka i sprężyna z całym mechanizmem, z tym dystanserem. Jest ona dosyć długa, spora, także no i tutaj mamy element w pełni plastikowy, właśnie tą stopkę, którą uderza nam zamek swoją tylną częścią. Jest on dosyć tutaj, widać, elegancko spasowany, więc no jest po prostu dosyć, widać, porządnie wykonany. Nie jest to jakiś po prostu shit. Jeżeli chodzi o samą komorę, komorę zamkową, widzicie tutaj, ja sobie chwycę to dosyć tak, może w taki sposób, widać naszą gumkę hopa, całą komorę, jest tutaj mnóstwo smaru, olejku jakiegoś silikonowego. Ja sam osobiście je jeszcze nie smarowałem, strzelałem z niej już kilka razy, także no już palce mam generalnie brudne. Gumka, widać, jest jakiegoś koloru takiego pomarańczowego i wierzcie mi, nie jest to gumka naprawdę wysokiej jakości. Jest to zwykły, najzwyklejszy stok, który naprawdę jest bardzo kiepskiej jakości. Jak to strzela, zobaczycie
za chwilę. Na razie pokuszę się o demontaż frontu i zobaczymy, jak to działa. Zobaczymy, jak wygląda komora, a także gumka. Ale w międzyczasie jeszcze taka mała ciekawostka. Przy zamykaniu repliki zobaczcie, co się dzieje. Nie zamkniemy. Nie jest spasowana luźno, tylko trzeba delikatnie replikę cofnąć, pchnąć ją w bok i wtedy ona nam się zamknie, aczkolwiek musimy ją tutaj dosyć mocno dopchnąć, docisnąć, żeby ona nam się zamknęła. Dlatego jest, i to jest właśnie przyczyna tego, że replika nie lata, wszystko tutaj jest spasowane naprawdę bardzo, bardzo ciasno. Dobra. Teraz może odkręćmy sobie front. Aby odkręcić front, ja może sobie tutaj ją zamknę. Muszę oczywiście tutaj ją ścisnąć i ona nam tutaj nic nie lata, tylko generalnie delikatnie chwyta, ale być może po dokręceniu śruby, która znajduje się u podstawy chwytu, myślę, że będzie tutaj siedziała jeszcze bardziej ciasno. Wrócę jeszcze do selektora zmiany ognia. Jest on obustronny, jak sami widzicie, i naprawdę, wierzcie mi, chodzi bardzo, bardzo fajnie, przyzwoicie. Aby odkręcić i zdjąć front, musimy odkręcić te dwie śruby. Tutaj widzę, są jakieś dystansery, więc je najprawdopodobniej też będzie trzeba odkręcić. Także przystępujemy do demontażu frontu. Ja do demontażu tutaj tych dwóch śrub będę używał Imbusa 5, także przystępujemy. Nie są one, śruby nie są mocno przykręcone, aczkolwiek tak solidnie, aby nam to się nie rozleciało. Jedną śrubę już mam zdemontowaną, bierzemy się za drugą. Druga. I z drugiej strony mamy blaszkę kontrującą. Zobaczymy, czy nam teraz zejdzie. Nie. Więc trzeba tutaj odkręcić imbusem te dwa dystansery. Jedna. Mamy drugą. Druga nawet nie była dosyć mocno wkręcona, więc teraz powinien nam zejść cały front. A, jeszcze nie. Musimy jednak mocniej odkręcić śruby i mamy zdjęty cały nasz front. Front także jest wykonany naprawdę bardzo, bardzo solidnie. Nie ma tutaj żadnych nadlewek. Naprawdę widać, że tutaj firma się postarała. Także możemy sobie teraz już zdjąć naszą śrubę, zdemontować lufę i wyregulować chopka. Chopka możemy także wyregulować śrubą przy pomocy małego imbusika i możemy to robić z tutaj od strony komory, ale to zaraz Wam pokażę jak. Także możemy już tutaj ściągnąć naszą nakrętkę i ukazuje nam się
nasza komora. Ona będzie tutaj widoczna także na samym dole, pokrętło, tak. I jak to działa? Działa to w bardzo prosty sposób. Tutaj mamy jeszcze sprężynkę kontrującą. Działa to mniej więcej na takiej zasadzie, że w tym miejscu mamy naszą małą śrubę imbusową. Także widać tutaj gumkę, śrubę imbusową. A tutaj mamy tą nakrętkę, która opiera nam się właśnie na końcówce tej śruby i ona nam albo jest odpychana, albo dopychana, tak? I tutaj mamy naszą dźwigienkę, która będzie nam wysuwała ten garb, aby podkręcić kulkę. Także mniej więcej tak to wygląda. Wymiana gumki jest banalnie prosta. Mamy dosyć fajną tą komorę, także nie wiem, czy jest sens zmiany. No, sens jest zawsze, jeżeli chcecie stuningować sobie karabinek, na pewno można śmiało się tutaj pokusić o to, aby właśnie tutaj tą komorę zmienić, bo tak jak już wcześniej wspomniałem, no tutaj ta gumka jest na naprawdę bardzo kiepskiej jakości, a także możecie się pokusić o zmianę lufy, bo lufa też nie jest wysokiej jakości, jest to zwykła stokowa lufa i naprawdę, wierzcie mi, zresztą sami za chwilkę zobaczycie, jak ten karabinek strzela, a strzela moim zdaniem naprawdę bardzo, bardzo, bardzo średnio. I jak widzicie, wszystko chodzi, mamy broń zabezpieczoną, odbezpieczamy, następuje strzał. Pokusimy się teraz o funkcjonalne działanie bolt catcha. Ja go tutaj odciągnąłem, jak sami widzicie, możemy sobie zabezpieczyć, tak. Ciekawe, czy nam pójdzie zamek. Jak widzicie, zamek poszedł, mamy karabinek zabezpieczony i nie oddamy strzału. Dopiero teraz po przełączeniu selektora możemy oddać strzał. Pamiętajcie także o tym, by za każdym razem, kiedy macie suwadło w tylnym położeniu i bawicie się tak jak ja, żeby jednak tą rączkę tutaj cofnąć, tak żeby ona nie poleciała nam, żeby się nic tutaj nie stało. Także jak widzicie, mamy funkcjonalny w pełni bolt catch. Oddajemy strzał i co ciekawe, teraz kiedy już oddaliśmy strzał, broń nie jest przeładowana, nie zabezpieczymy broń. Musimy przeładować i dopiero teraz możemy zabezpieczyć broń przed oddaniem strzału. Odbezpieczamy i oddajemy strzał.
To już wszystko w dzisiejszym materiale. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dotrwanie do końca. Jak sami zauważyliście, materiał jest bardzo obszerny, ale mam nadzieję, że chociaż troszeczkę pomogłem Wam i przedstawiłem zalety, a także wady tej repliki. Nie zapomnijcie oczywiście polubić mojego kanału, zasubskrybować, a także kliknąć w dzwoneczek, aby nie minęły Was żadne nowości, których na pewno na moim kanale będzie coraz więcej. Trzymajcie się i do zobaczenia.